Jak rok 2020 przebiegał w gminie Drelów? Czym się takim szczególnym być może zapisze w annałach historycznych gminy? Myślę, że tym, czym zapisze się w całym kraju, a nawet świecie, czyli walką z COVID-em. Na pewno to, że te środki, które zasilają budżet samorządu, środki z budżetu centralnego, nie trafiły w takiej wysokości, w jakiej planowaliśmy, czyli ograniczone dochody w związku z zatrzymaniem albo spowolnieniem gospodarki, oczywiście odbiły się na budżecie samorządu i musieliśmy niektóre inwestycje ograniczać, bądź nasz zakres planistyczny również w przyszłości dostosować do tego założenia, że być może w następnych latach, również roku bieżącym i w latach następnych, niestety tych środków do dyspozycji samorządu będziemy mieli zwyczajnie mniej, więc gdzieś tam z tyłu głowy cały czas mamy świadomość tego, że i osobiście niestety i budżetowo w przedmiocie budżetu gminy może nas po prostu pandemia dotknąć i w tym momencie, że tak powiem, musimy mieć tego świadomość, że część inwestycji nie zostanie wykonanych. Jeśli chodzi o najważniejsze inwestycje ubiegłego roku, jak zakończenie wodociągowania gminy, za wyjątkiem jednej miejscowości, która pozostała nam do wodociągowania, miejscowości Sokule, to właściwie już na chwilę obecną, w ubiegłym właśnie roku poprzez wodociągowanie Leszczanki i Danówki za kwotę prawie 2,5 miliona złotych zakończyliśmy ten najważniejszy etap wodociągowania naszego samorządu. Poza tym termomodernizacja szkoły podstawowej w Dołce, ważne zadanie na za ponad 1 000 000 złotych, prawie 1 500 000 złotych. Też i zakończenie rozbudowy adaptacji pomieszczeń dla Domu Ludowego w miejscowości Żeroci. To były takie najważniejsze inwestycje, które udało nam się wykonać. Udało nam się również w listopadzie odcinek prawie kilometrowy za ponad 800 tysięcy drogi w kierunku Chorodka. Także te prawie 10 milionów budżetu łącznie z podrobniejszymi inwestycjami i funduszem sołeckim, który urasta już do kwoty ponad 400 tysięcy złotych rocznie, a z tegoż budżetu głównie miejscowości, te pieniądze pozostają w dyspozycji mieszkańców poszczególnych sołectw. No to już są kwoty, które myślę, że mieszkańców satysfakcjonują. Natomiast przyszłość, no cóż, na przyszłość to inwestycje, które, po których finansowanie czy współfinansowanie możemy sięgnąć z Funduszy Europejskich w nowym okresie programowania i to jest dla nas ważne. Także ten rok, oprócz inwestycji, które zaplanowaliśmy, które będą wykonane, będzie też rokiem przygotowań do inwestycji kolejnych, a zwłaszcza pozyskiwania środków. W związku z tym to też chcę podkreślić, że w ubiegłym roku udało nam się spłacić prawie 1 000 000 złotych kredytu, ponieważ i rok ubiegły, który podsumujemy, i rok bieżący, w którym zaplanowaliśmy również inwestycje, jest rokiem zaciskania pasa, przygotowania się do sięgania po fundusze europejskie w najbliższym okresie programowania. To mamy duże ambicje, jeśli chodzi o inwestycje właśnie, jeśli chodzi o budowę oczyszczalni ścieków i kanalizację osady Drelów. Musimy mieć zdolność finansową o wiele większą niż przed laty. W związku z tym stare zobowiązania, które zaciągaliśmy na to, żeby zabezpieczyć wkład własny, chociażby na wodociągowanie naszego samorządu, powolutku spłacamy. 1 000 000 złotych rocznie. To już nie mała kwota. Prawie milion, niecały 1 000 000 złotych rocznie, które zaplanowaliśmy do spłaty w tym roku i w roku ubiegłym. Udało nam się płacić przy oczywiście niezaciąganiu nowych zobowiązań. To jest przy 6 czy 8 milionowym budżecie na inwestycje każdego roku i nie podwyższaniu lokalnych podatków i opłat, nie zamykaniu szkół, nie ograniczaniu ich statusu. Myślę, że niemałe osiągnięcie dzięki tutaj wsparciu państwa radnych, no i jakby umiejętnej polityce zaciskania pasa, nie wydawania pieniędzy na rzeczy niepotrzebne. Wydaje mi się, że to jest sukces.